Ten film, który zaraz zobaczycie, przejdzie do historii. Nagrał go prokurator Robert Hernand. Człowiek, który od prawie 15 lat jest zastępcą prokuratora generalnego. Czyli cieszył się zaufaniem dwóch ekip rządzących. I zobaczycie za sekundę, w jaki sposób Adam Bodnar próbuje w sposób całkowicie bezprawny przejąć prokuraturę krajową. Zapiszcie sobie ten film, gdyby on zniknął. Nagrywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działanie jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku, do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, informuję panów także, że obowiązki, jeżeli pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo. Takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego... Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem zaznaczyć. Ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem w charakterze bezprawnym. Uprzejmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą podjęte. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia. Panom także.